Witam Was serdecznie w kolejnym dniu ogólnonarodowej kwarantanny. Teraz przejeżdżamy koło lokalnego supermarketu. No, kolejka jest dosyć długa. W tym tygodniu było ogólnie wszędzie pusto. Myślę, że dzisiaj większy ruch wszędzie jest spowodowany tym, że jutro jest bank holiday, czyli dodatkowy dzień wolny w Wielkiej Brytanii. Jutro jest piątek. Czyli przed nami długi weekend. A wracając do dnia dzisiejszego, dzisiaj jest czwartek, 7 maja 2020 roku, 45 dzień ogólnonarodowej kwarantanny. Wczoraj nie było vloga, wczoraj była środa, 6 maja, 44 dzień ogólnonarodowej kwarantanny. Nie było vloga, ponieważ nic się nie działo, nie jechałem nigdzie, a ten tydzień był ogólnie bardzo spokojny, dlatego też ten dzisiejszy vlog jest takim połączonym vlogiem. Jest słonecznie, temperatura około 15 stopni na zewnątrz, no i jedziemy dalej. No i jesteśmy w kolejnym miejscu, przed nami możecie zobaczyć budowę, tak jak już Wam cały czas mówię, tutaj już praktycznie wszędzie roboty trwają na tych budowach. A co chciałbym Wam jeszcze powiedzieć? Wracając do tematu salonów samochodowych, ten temat poruszałem w trzecim i czwartym vlogu. Trzeci to był vlog z 23 marca 2020 roku i czwarty vlog z 24 marca 2020 roku. Na karcie wrzucę Wam linki u góry, w prawym górnym rogu. Cóż chciałem powiedzieć, dzisiaj zauważyłem, przejeżdżając przy jednym z takich salonów, niestety nie będę w stanie już dzisiaj tego Wam pokazać, że mam na myśli salon Ferrari i Maserati, w którym były wywiezione wszystkie samochody stojące przed salonem. Tam było kilkanaście albo kilkadziesiąt właściwie samochodów, które zawsze stały. I dzisiaj zauważyłem, że zaczynają się pojawiać już kilkanaście samochodów na tym parkingu przed tym salonem samochodowym stoi. Najwyraźniej zaczynają być zwożone ponownie. Ja w tamtym vlogu nawet uchwyciłem moment, jak one są wywożone. Oczywiście były wywożone pojedynczo w takich specjalnych samochodach, nie na lawetach, tylko w takim zabudowanym samochodzie. Co jeszcze chciałbym Wam tak szybko powiedzieć, co dzisiaj zauważyłem, no naprawdę masa rowerzystów wszędzie na drogach i zauważyłem, że nawet jeżeli jest ścieżka rowerowa, to naprawdę wielu z tych rowerzystów jedzie obok, jedzie normalnie po jezdni zamiast ścieżką, nawet jeżeli jest to ścieżka tylko dla rowerów, czyli naprawdę o wiele bezpieczniejsza niż ulica, no to stwarza naprawdę duże zagrożenie. Teraz, tak jak widzicie na ekranie, jesteśmy przy bocznym, właściwie z drugiej strony wejściu na stację kolejową, lokalną stację kolejową. I tak jak możecie zobaczyć, to wejście jest w ogóle zamknięte, no jedyne czynne wejście na stację jest z drugiej strony. Witam Was ponownie, myślę, że to jest ostatnie miejsce, jakie dzisiaj Wam pokażę. Znajdujemy się właśnie w takim dość dziwnym miejscu. Nie ukrywam, że nie przepadam za takimi miejscami, ale możecie zobaczyć takie dziwne miejsce. Na dole są garaże, nad garażami są normalne mieszkania. No, dość specyficzny pomysł i chyba rzadko spotykany u nas. Tutaj możemy się z tym spotkać. No, tu trochę było pod słońce, ale mam nadzieję, że mogliście to zobaczyć. No cóż, to na dzisiaj będzie wszystko. Pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia jutro. Cześć. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Łapka w górę i krótki komentarz pod filmem są zawsze mile widziane. Oczywiście zachęcam Cię do udostępniania moich filmów na wszystkich mediach społecznościowych oraz do obserwowania profilu na Instagramie, profil o nazwie Ecutish. Link znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał, proszę. Pamiętaj też o włączeniu dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Teraz w lewym górnym rogu możesz kliknąć pierwszy film z tej serii, natomiast w lewym dolnym rogu znajdziesz mój ostatni film. Zapraszam Cię do oglądania, udostępniania, komentowania i lajkowania.